Yes! Widzę go! Ha! Ratchet! What are you doing? Relax. Rescue missions are kind of my thing. Now, how do I lower the containment? These cables must lead to some sort of power supply. Follow them and destroy the containment generators. No to co? No to jadziem z dziadziem. Lecimy z koksem w takim razie w tę stronę. I trzeba będzie tę barierę wyłączyć. Już znaleźliśmy, kurde, Azimuta. Teraz tylko barierę wyłączamy i elegancko picobello będzie. Tak więc hoverboots odpalamy. I co? I co w tym momencie? I co teraz będzie? Jak myślicie? Jak myślicie, co teraz będzie? Omni Soaker i Hanna z koksem. Tu są w ogóle wszystko rozgrzane, ja pierdolę, rozgrzane te platformy. I teraz tak, co tutaj trzeba było zrobić? Co tutaj trzeba było zrobić? Co ty pierdolisz? Jeden z drugim. Kurde, 200 tysięcy śrubek, ja pierdzielę. Czy ktoś z was tyle miał? Czy wy mieliście, kurde, tyle śrubek? Mieliście tyle śrubek? No właśnie, nie mieliście, kurde. O, trzeba ugasić tę platformę. Elegancko. A tyle starczy. Nawet nie możemy więcej, więc no. Przeszcelowałem w to, no kurde, czemu gra mi robi takie rzeczy? To mi się nie podoba. Czy te platformy zaraz czerwone będą? Chyba one po czasie się robią czerwone, tak mi się wydaje. Powiem wam szczerze, tak trochę dziwnie się w tym momencie czuję, bo tak jakoś... Kurde, za spokojnie, nie będę tego ukrywał, jakoś tak za spokojnie się zrobiło tutaj. Nie macie też takiego wrażenia? Mi się wydaje, że zaraz coś się, kurde, wydarzy, ale to... Ja mam takie, kurde, przeczucie, ale czy to aby na pewno będzie prawdziwe, no to... Czas pokaże, jak to się mówi. Niemniej jednak wydaje mi się, że coś się wydarzy, tak więc... Trzeba wyczekiwać. Myślę, że, kurde, jutro sobie na spokojnie już Ratcheta i Clanka skończę, bo jutro będzie 17 marca... I będę mógł zabrać się za kolejne let's play'e, bo wiadomo, z Ratchetem będzie przecież jeszcze leciał Harry Potter! Tak jest! Harry Potter będzie sobie leciał z Ratchetem, więc trzeba będzie za niego się zabrać. O, jeszcze trofkę dostałem! No kurde! Wiecie co? Ja chyba sobie, kurde, zacznę platynować tę gierkę, tak mi się wydaje. Bo słyszałem, że niby platynka aż taka trudna nie jest w tej gierce. A jako, że ja zawsze ciekawskie jajo jestem, jeżeli chodzi o takie rzeczy, no to kurde, no czemu nie, miałbym nie skorzystać z tego? Trzeba by było w końcu za Ratchety się zabrać, jeżeli chodzi o platynki. Dobra, kolejny generator został zdezaktywowany, więc teraz trzeba zejść w dół i ten ostatni, kurde, aktywować, znaczy zdezaktywować, chciałem powiedzieć, i wtedy Azimut będzie uratowany. Uratowany, jakkolwiek to brzmi. Dobra, więc tutaj już nic po nas. Więc teraz jeszcze ta strona została. I tam po tamtej stronie coś chyba, kurde, się odwali. Ja jestem święcie przekonany, że tam jakieś dymy będą na mnie czekać. Znaczy ja lubię zadymki, nie żeby coś, ale kurde, serio? O, już widzę, że kurde, coś tutaj będzie się działo. Coś tutaj się będzie działo, jak nic. No kurde, przecież ja to jestem normalnie, nie wiem. Prawie było, prawie się udało. Prawie robi wielką różnicę mimo co, ale... No jednak można sobie powiedzieć, że prawie się udało.
No kurde, teraz to się udało za pierwszym, znaczy za pierwszym, za drugim razem. Bo za pierwszym się nie udało, to chciałem powiedzieć. Containment generator beta deactivated. Okej. Wow, wow, prawie bym zleciał. Wy to widzieliście? To było w tym momencie oszukać przeznaczenie, jak ulał. Ratchet, the release lever is exposed. Yeah. I know, it was touch and go there for a while, but the old Lombax instinct kicked in and... You fool! I told you to leave me. You shouldn't have come back. Wow, that was not the reaction I was expecting. You know, General, it's not like I've been here just sitting around all day. I've traveled back in time, found out what happened to Orvis. Back in time? When? How far? Not far enough. It's just... We're the only ones who can fix the past. I'm proud of you, Ratchet. Come on, it's time to go. Oj dobra tam, Alistair, utkaj dupę już. Come on! We're getting out of here. Both of us. Serio, doceń to, że Ratchet jakkolwiek chciał ci dupę uratować. No i tak jak mówiłem, kurde, już się zadymy dzieją. Już tutaj, kurde, się odpierdziela. No w tym momencie alarm się musiał aktywować, no i wiadomo, roboty się pojawiają, żeby nas unicestwić. Ale nie, no serio, kurde, Azimut, weź utkaj dupsko i uciekamy stąd razem. Jak prawdziwy team. Ratchet Lombax Team! Ja się cofnę po nanotek, nie będę tutaj takim skąpcem, tylko se wezmę. Tak? Takiś ty jesteś. Hop do przodu. Tylko kurde, zapomniałeś, że głupich może zabraknąć w tym samym czasie. No. I zjeżdżamy. No i wypierdalamy stąd. Bo ludzie chcą tutaj pracować. A raczej roboty chcą tutaj pracować. Jedziemy z koksem. O, jesteśmy akurat na arenie, gdzie żeśmy z Vorsalonem walczyli, który no, dał dupy po całości, zresztą jak zwykle, bo to nie pierwszy, nie ostatni raz. Wjebany troglodyta. Kurde, ale mnie ręka zaczęła swędzić, ja pierdzielę, masakra. Wywalamy stąd. Alistair! Chodź tu! Chodź tutaj! Nie warto z nimi walczyć! Nie warto! Naprawdę nie warto! Zbagowałeś się, chłopie. Poczekaj, ja tutaj tylko wezmę swoje rzeczy i jedziemy z koksem. Nie warto, naprawdę, nie warto z nimi walczyć. Jezus Maria, ale mi... Nie! Co jest? Czemu beze mnie żeś poleciał? Hono tutaj do mnie. Ale już. No, kuźwa, no proszę. Winda, uspokój się. O Boże! Nie gadajcie, że tutaj też posiłki będą. Ale chyba nie, miejmy nadzieję. Jesteśmy w hangarze, o kurde! Nie, będą posiłki, kurwa jebane posiłki będą. Mógłbym powiedzieć osiłki, ale dobra. Ale teraz będzie naparzanka, o kurde! To mi się podoba! Wiedziałem, że po coś to działko jest, kurde.
O, widzę, że to kolejny przylas. To nawet dwóch jest. Co jest? Azimut, a ty chociaż mnie obroniłeś? Trochę chuja zrobiłeś. Nie czuję, gdy rymuję. Jedziemy raz jeszcze. Najpierw tego, kurde, z działkiem, bo on jest wkurwiający strasznie. Dobra, dojechani, kurde. Dojechane frajery. Get over here! Dobra, wypad z baru, wszyscy są uwaleni na sukę. Oj, nie to, oj. Won mnie stąd, chodź tu szybko. Wypierdzielamy stąd. Alister. Ech, trzeba wszystkich uwalić, naprawdę. No nie dacie mi spokoju. Kurde, no dawać mi nanoteka jakiegoś, no ja pierdzielę, no przecież ja tutaj dednę. Masakra. Proszę, nanotek jakiś. Grzecznie proszę, please. Wypierdzielać ode mnie. No kurde, no właśnie, no i o tym dyskutujemy. No i teraz od początku wszystko. Co? No tak, od początku, bo kurwa czemu nie? Ale oni dojeżdżani są. Ale oni teraz dojeżdżani są. Yes! Udało się! Ale żeśmy tutaj wybili towarzystwo, ja pierdzielę! Ale oni syf za sobą pozostawili, wstydźcie się, kurde, taki burdel zostawić. Foj! Jeszcze na sam koniec, jak widzicie, musiałem rozpierdolić coś. Jedziemy z koksem, a raczej lecimy. Elegancko, dobra. Lecimy, wypierdzielamy z tej lokacji. Nara, trzymaj to się i cześć. Yeah, I'm clear. Were you able to decrypt Vorsalon's flight data? They're encoded with a double hexagonal holokey, but one of the files was unprotected. It looks like coordinates to the Bernelia sector. Well, it's not much, but it's our only lead. Upload them to my ship and I'll meet you there. Ratchet out.
Oczywiście, że chcemy tam polecieć, no nie? So, what is next on our temporal to-do list? Well, most of the planets are repairing. I ordered us a new quantum entanglement modulator, and time cleaners are eating away the residual facility rifts, so only one last thing to do. Test mnemonic station Iota. Mnemonic station Iota? Yep, as in, Iota test the mnemonic station. Sorry, Orvis's sense of humor rubs off on you after the first 1,000 years. No, i teraz gramy jako Clank w wielkim zegarze. Tak, w wielkim zegarze. Jesteśmy teraz sobie Clankiem. Ratchet na razie sobie tam poleciał robić swoje. I have a few things to take care of. Sector 9. I'll meet you at the station. You may take it to Sector 9. I'm coming! Computer. Ja tylko chcę przypomnieć, że robocik, który nam tutaj towarzyszy w naszych przygodach, to jest Zygmunt, no nie? Tak tylko chcę przypomnieć, żeby nikt nie zapomniał. O kurde, złota śruba! Ho, 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 ho. Ja zabieram tą złotą śrubę, nie żeby coś. Panowie, ja wszystko naprawdę rozumiem, ale złota śruba się mnie należy. Dokładnie tak! Haha! Elegancko! Detected in antimatter turbine 8. Repeat, blockage detected in antimatter turbine 8. To już chyba będzie piąta, co nie? Tak mi się wydaje, złota śruba. No to trochę ich tam sobie zebraliśmy, nie będę tego ukrywał. Malfunction detected in Deck 9 Particle Accelerator. Running diagnostics. O, patrzcie, co teraz zrobimy. Dobrze. O nie! Chciałem oszukać system, system oszukał mnie. Najgorzej. O, patrzcie teraz na to, widzicie to? Trzeba było tak od razu zrobić, żeby... O nie! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Malfunction detected in Deck 9 Particle Accelerator. Running diagnostics. Dobrze jest, teraz jest ogarnięte. Picobello. O nie, znowu rekordy. Znowu recording. Ja pierdzielę, no co tym razem? Co ja takiego złego zrobiłem? A tylko przypomnę, że na początku zachwalałem tę nową mechanikę. Dobra, co teraz zrobić? No i elegancko. No i co teraz? Dobra, zrobimy tak. O, patrzcie. I co teraz? Dobra. I teraz tam, tak, tym niebieskim będziemy musieli otworzyć tamtemu. Dokładnie tak. Na logikę. Aha. Na takiej zasadzie. Dobra, czyli teraz tak. To tu pyk. I w takim razie, skoro będziemy teraz żółtym. Temporal recording initiated. Dokładnie tak. Aha.
Dobra, i co teraz? I czy ja teraz tym czerwonym będę musiał polecieć tam, chyba? Na to wygląda. Temporal recording. No dobra, no to w takim razie, jeżeli to ma tak działać, no to niech to tak działa. Ja lecę potem czerwonym. Ja pierdolę, teraz to spierdoliłem. Nie, no masakra, kurde, weź to na logikę, bierz. Bierz to na logikę, kuźwa. O! Teraz można robić. Dobrze! Ja pierdzielę, czasami to naprawdę trzeba się tak główkować, że to szok. Że to szok normalnie! Dobra, wypad z baru, panowie. Panowie ślimaki. Zaraz godzinę nagrania będziemy mieli, ale chyba dzisiejsza sesja będzie krótka, bo zwykle moje sesje tam po 2 godziny trwają. A ta chyba będzie krótsza, tak mi się wydaje. Bo wiadomo, jutro to już będziemy mieli ostatnie godziny gry, bo jutro już będzie wielki finał. Dobra, Zygmunt, dawaj, otwieraj. Jedziemy z koksem. Dokładnie, o nie, znowu to samo. A nie, dobra, myślałem przez chwilę, że to będzie, wiecie co. Hello. Oh, it's you. You gave the old ticker a start. What are you doing all the way out here? These are my memory banks. Your memory banks? Oh, I must have taken a wrong turn somewhere. I thought I was in that green fella's head, what with all the emptiness. Oh, well, no matter. Aha! Here's the culprit. Now what could this thingamajig be doing cluttering your brain? That is Ratchet's Omni-Wrench. Ratchet? Oh yeah, furry little fella. Don't think I've ever seen you without him. Ooh, you two ain't on the outs, are you? No, we are still friends. But I have new responsibilities. Moving on, huh? Well, we're all trying to find our own path in the universe. The hard part is taking those first steps. Come on, I'll give you a boost. Go ahead. If he's your friend, he'll understand. Are you coming? Plumbers don't just go diving down strange pipes all willy-nilly. That'd be ridiculous. No, this one you'll have to do alone. Oh, and by the way, I wouldn't risk any more than 6 minutes. Well, does it work? I thought I saw some strange neural activity there for a second. The station is operational. Updating rift prevention protocol. 53% complete. 77% complete. Widzieliście, kogo żeśmy tutaj spotkali? Pamiętacie go? To hydraulik z pierwszej części. Ja pierdzielę, ale nostalgią w pysk dostałem. Ale dobra, zanim będziemy kontynuować, ja muszę do toalety za dwóch. No dobrze, moi drodzy, jestem z powrotem. Jedziemy dalej z koksem. Pyk, 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 pyk. Lecimy do góry. Mam nadzieję, że to już będzie koniec tych jakże rekordów. Dobra, no to co? O nie! O nie, jednak jeszcze coś będzie, o Boże! Ale to chyba będzie ostatni, mam nadzieję przynajmniej, kurde. Terminal 2, o Boże święty. Dobra, o co chodzi z tym?
Okej. No dobra, więc teraz tak. W takim razie... Temporal recording initiated. Mhm. Dobra, to teraz ja jako żółty będę leciał. Recording initiated. I do góry, tak? Dokładnie tak. Szkoda tylko, że teraz tym czerwonym. Ja pierdolę, ale ja to spierdoliłem. Chyba. Nie, mogę to zielonym jeszcze odratować. Oczywiście, że mogę to zielonym odratować. Ja to nawet zrobię. Dobra. Biegnij, biegnij, biegnij. Elegancko, dobra, nara. Dobrze. Dobrze, ja pierdzielę, ile nad tym się trzeba było głowić. To jest głowa mała. Masakra. Moi drodzy, naprawdę, kurde, współczuję sobie. Współczuję sobie, że ja współczuję sobie, że ja to na początku zachwaliłem. Nie no, jest ciekawe, jest ciekawe. To dobrze, że są takie łamigłówki w takiej gierce. To mi się bardzo podoba, powiem wam szczerze. Nieironicznie. Mogę naprawdę narzekać, ale uwierzcie mi, z czasem będę to dobrze wspominał, bo przy okazji będę mógł potem, nie wiem, jak będę grał któryś raz z rzędu, to będę mógł to już na pamięć znać, no nie? Dawajcie, dawajcie, lecimy, lecimy, lecimy. Dokładnie tak, dokładnie tak. I zium, tutaj, tak jest. Tak jest, tak jest. No nie! Nie wiem czemu, ale ta miejscówka kojarzy mi się z tym Tools of Destruction. Nie wiem dlaczego. Takie kurde podobne ten miasto. W sensie dowiecie, do Metropolis to jest trochę podobne. Nie wiem czemu, tak jakoś mi się skojarzyło. Kurde, czemu ja mam 1 HP? What the fuck? Proszę tutaj. Proszę tutaj nie wkręcać mnie, jeżeli chodzi o 1 HP, bo ja nie chcę mieć 1 HP, ja chcę mieć więcej HP. Oczywiście nie muszę chyba wspominać, że graficznie, soundtrackowo to wszystko się tak pięknie prezentuje, że to głowa mała. Myślę, że wy to już chyba znacie na pamięć tą moją formułkę. Dobrze, 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 dobrze. Patrzcie, kurde, głowa klanka jako wejście do... O kurde! Patrzcie na to! On behalf of Orvis and in accordance with his wishes, I present to you the Orvis Chamber!
Głowa klanka jako wejście. Ocie chuj. Dobra, wchodzimy, nie ma to tamto. Omni sequencing. Your father went to great lengths to protect this room from those who would abuse it. Control terminal activated. He loved you very much, you know. He was always XJ0461 this and XJ0461 that. I'm supposed to play this for you. It's sort of an orientation message. Hello, XJ0461, or should I say, Clank? Here, in this very chamber, I watched over time. And now that you understand the power of the clock, I must ask that you protect it at all costs. For even the slightest misuse of its power can rip the very fabric of existence. The clock, much like time itself, is a gift, and not to be tampered with. But like any father, my only wish is that my... I'm sorry. Were you in the middle of something? Intruders! Protect the chamber! I've got you now. Take this, and this, and now, the haymaker! Victory! In your face! What is it? You were correct, sir. Clank led us straight to the Orbis chamber. Splendid! Notify the Valkyries! It's time for... Unnecessarily Evil Initiative Omega 91! Right away, sir. Ready for your massage, Dr. Nefarious? I didn't send for a massage! Go away! Would you cut me a break, pal? I mean, would you just open the door, please? Hey there!